MFC zaprasza na materiał. Czyli witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji. Dzisiaj kontynuujemy dalej motory Ghost Ridera. I to jest kolejny motor, który mam w kolekcji, czyli motor Vengeance'a. I to jest dokładnie w takiej kolejności zdobyłem te motory. Czyli pierwszy był motor Ghost Ridera, który kupiłem. Następnie był motor Vengeance'a. Albo kupiłem je w pakiecie, nie pamiętam teraz. Albo je kupiłem w pakiecie, albo kupowałem po kolei. Ale na pewno pierwszym był właśnie Ghost Rider. Jeżeli w pakiecie, to tak czy siak Ghost Rider Vengeance i ostatnim motorem był Johnny Blaze. I tak samo informacja battery not required. Grafika Vengeance'a, figurka Vengeance'a. A z tyłu nasz Vengeance z motorem. On ma takiego troszkę, można powiedzieć, tego choppera. O, tutaj są dwie kolejne figurki, czyli Ghost Rider i Johnny Blaze. Tutaj te motorki, co wyszczeliwują. Pierwsza seria Ghost Ridera i 10-calowe figurki. No i to tyle. Dobra, pudełko w tym przypadku jest w stanie bardzo ładnym, chociaż tutaj jest lekko nadpęknięte, nadłamane. Ale ogólnie jest takim grafika ta stanie bardzo ładnym i wszystkie trzy motory kupiłem jako nówki sztuki nieotwierane. Dobra, jedziemy z koksem. Pierwsze co to oczywiście jest figurka Vengeance'a. I Vengeance też się różni kolorystycznie od figurki z pierwszej serii. Tamten był czarny, a ten jest taki, można powiedzieć, granatowy, ubrany w taki, no taki w sumie granatowo-szary kostium. I figurka też ma założoną tą swoją już uprzęż, jak tutaj widzimy. Jakoś oryginalnie została ona tutaj założona, można ją ściągnąć, ale oficjalnie ona była założona. No i z tyłu jest przycisk, jak naciskamy, to się tutaj żebra otwierają. Vengeance oczywiście też możemy posadzić na motorze, a jak żeby inaczej, w końcu o to chodzi. Z elementów odblaskowych, świecących w ciemności, chciałem powiedzieć, mamy tutaj karwasze, właściwie te bransolety, zęby, żebra i cała ta jego tutaj uprzęż. Chociaż dziwnie ten Vengeance ma zrobione nogi, popatrzcie. Jeżeli damy te nogi prosto, to popatrzcie, co mu się ze stopami dzieje. Czy on te stopy ma ułożone bezpośrednio pod motor? On musi w takim rozkroku stać. Prosto nie stanie. Na bucie mamy oczywiście rocznik 95. Dobrze, figurka, nic ciekawego w figurce. Tutaj tylko karteczka, która nam informuje co i jak i tak dalej. Chowamy tą kartkę i sięgamy po nasz motor. Tutaj mamy jeszcze strzałkę, żeby nie wypadła. I nasz motor. Tak się prezentuje, moi drodzy, nasz motor. Takie wielkie w ogóle, jakby, nie wiem, żebra z ogonem. Wszędzie jakieś kolce, tutaj płoną oczywiście mu tylne koła, z przodu też, tu mi się naklejka odkleja, no ale to oryginalnie już tak się odkleja. Tutaj jakby taka wielka czaszka. To wygląda trochę, jakby tutaj ręce podtrzymywały te koła. Tak to wygląda, moi drodzy. Ciekawy ten motor jest, ciekawy, nie powiem. No i mamy jeszcze strzałkę, która też fosforyzuje w ciemności. Z elementów, które fosforyzują w ciemności z tego motoru, no to oczywiście są te płomienie tutaj. Odblaskowe, nie wiem, chyba, czy przyciski też, nie wiem. No mamy niemniej tutaj dwa przyciski na baku i z tyłu.
właśnie pokażemy, o co chodzi. Szkoda, że jak się naciska, tego nie otwiera się po prostu klapa. Klapę musimy otworzyć ręcznie. Podnieść, możemy włożyć strzałkę i sobie normalnie strzelić. Strzałka sobie szczera. Fajnie. No, strzałka. Gdzie mi ta strzałka poleciała? Ejku, pod drzwi mi poleciała. Mam. No. I tak to wygląda. Tutaj tą klapę można podnieść. Ona oryginalnie, pamiętam jak było to w pudełku, to ona była podniesiona. Ja nawet dopiero nie wiedziałem, jak dopiero przeczytałem tam na pudełku w instrukcji, to widziałem, że można to opuścić i podnieść i osadzić strzałkę. Tak to było chyba oryginalnie, chyba była ta strzałka założona, nie pamiętam już. Z tyłu natomiast mamy też przycisk, który zwalnia blokadę, tutaj mechanizm ogona i robi coś takiego. Bend. Ten ogon mógł uderzyć jakąś figurkę. Super, nie? Ale kiedyś to było super. No i weźmy teraz naszego Vengeance'a. Posadźmy na tym jego chopperze. No i podobnie jak w Ghost Raiderze, tutaj też mamy takie piny na buty. Dobra, jest. Jest. Czekajcie. Jest. No i tak się prezentuje nasz Vengeance na jego motorze. Tutaj piny są o tyle ciekawe, że o ile przy Ghost Riderze one się po prostu wpinały, a tutaj są te piny za luźne i możemy co najwyżej tam tylko osadzić jego stopę. No ale tak się ogólnie Vengeance prezentuje na swoim chopperze. Lekko tak trzyma tą kierownicę tutaj. W sumie trochę odstaje dupskiem. Za bardzo. Może można mu to jakoś tutaj modyfikować go. To może wtedy. No dobra, teraz siedzi. Vengeance, fajna ogólnie postać z Ghost Raidera. Fajny design. Podoba mi się ta postać. To ciekawe kółka są pomarańczowe. No i oczywiście motor mógł sobie jeździć i ma tutaj tą bach blokadę tego uderzenia. Więc pust. No i to tyle, moi drodzy. Tak się prezentuje Vengeance na swoim motorze z 95 roku. Osobiście polecam, bo fajna retro zabawka. Pewnie genialnie by się tym bawiło w dzieciństwie. Sobie wyobrażam Ghost Raidera mieć w dzieciństwie tego Vengeance'a. Może żadnego Blaze'a to niekoniecznie, bo on taki niespektakularny był, zresztą zobaczycie niedługo. Ale ten Vengeance i Ghost Rider, mieć ich w dzieciństwie, ludzie. I bawić się tak tymi figurkami. Jeździć na tych motorach. Wiecie, jedziemy. Ale to było super. Ale to było super. Kto nie miał, ten nie wie. Kto nie miał w dzieciństwie takich figurek, ten nie wie, o czym mówi. No ale ja się na nich wychowałem. To wiem, że byłoby świetnie się czymś takim bawić w dzieciństwie. Jeszcze raz pokazuję całość, tak to się prezentuje. Vengeance z motorów Ghost Raidera. Dzięki za oglądanie. W tym roku, 95, został nam jeszcze Johnny Blaze. Motor Johnny'ego Blaze'a, którego było najtrudniej zdobyć. I w sumie do dzisiaj też jest chyba jednym z droższych tych modeli.
Tak jak mówiłem w przypadku Ghost Ridera, od jakiegoś czasu te motory się częściej widuje na eBayu, aczkolwiek one tam swoje stoją, bo czasem mogą stać nawet i po 100 dolarów. Ale osobiście polecam. Jeżeli lubicie takie retro, to polecam, bo to na pewno są gratki dla kolekcjonerów, a w Polsce chyba tego nie było. Nigdy nie przypominam sobie, w ogóle nie przypominam sobie w Polsce serii Ghost Ridera. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek wyszła w Polsce, u nas. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć.